witam Was bardzo serdecznie. Już mogliście rano zobaczyć nasze królewskie śniadanie. Dzisiaj spały u nas koleżanki od Anastazji, dlatego przygotowałam im pancake. Jedzą na zewnątrz, bo jest naprawdę cieplutko i dzisiaj temperatura ma dojść do 29 stopni. Dziewczynki spały u nas tutaj w salonie, rozłożyłam im materac, bo świętowały spóźnione urodziny Anastazji po czasie. Jest naprawdę przepiękna pogoda, ptaszki śpiewają. No super. Jedziemy do Mediolanu. Właśnie umyłam zęby i nakładałam krem i chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj prawie już dotknął Denka krem, który zużyłam do ostatniej kropelki i chcę zamówić sobie drugi. Jest to krem Slavia, krem peptydowy do twarzy na noc, do każdego typu cery. Zobaczcie, tu już mi się niestety skończył, a szkoda, bo bardzo, bardzo lubiłam używać ten krem i ma fajne działanie. Ja już Wam o nim mówiłam jakiś czas temu, bo stosuję go od 3 miesięcy, od początku lutego, nie, końcem stycznia i no, zauważyłam różnicę, także myślę, że składniki, które są, a są bardzo ciekawe, naprawdę działają. Najciekawszym składnikiem, który jest warty uwagi, bo jest to nowość na przykład w mojej pielęgnacji, bo wcześniej chyba nie miałam żadnego kremu z tym składnikiem, jest to argirelina, która ogranicza miejscowe skurcze mięśni mimiczne, dzięki czemu działa tak, wiecie, jakby rozprostowywała takie mimiczne zmarszczki, w szczególności te na czole, tutaj wokół oczu, wokół ust, tam gdzie ta mimika jest jednak taka największa, moja na czole jest dość znaczna. Oczywiście nie jest to jak botoks, ale ten składnik właśnie jest porównywany do botoksu. Co więcej, w badaniach wykazano, że peptyd argirelina stymuluje też produkcję kolagenu i elastyny, czyli tych białek podporowych skóry, które niestety z wiekiem tracimy, przez co skóra wiotczeje. Także bardzo Wam polecam ten krem. Niestety mi się skończył, więc będę musiała zamówić drugie opakowanie, a teraz przejdziemy sobie do rannej pielęgnacji i użyję właśnie ze Slavia olejku z witaminą C, który też bardzo lubię. On jest bardzo wydajny, używam go na zmianę z innymi kosmetykami rano, ale wiadomo, witamina C to jest coś, co no, nasza skóra tego potrzebuje. To jest bardzo ważny składnik, powoduje takie fajne rozświetlenie, rozjaśnienie, przebarwień, także u mnie jest to must have. Bardzo fajny serum, fajnie się rozprowadza, fajnie na nim wygląda makijaż. Fajny skład, bo tutaj mamy witaminę C 3%, witaminę E 2%, olej arganowy. No i jest też bardzo, bardzo wydajny, bo taka buteleczka starcza na bardzo długo. Cieplutko, postanowiłam ubrać sukienkę. Jest to sukienka od Moremua, bardzo ją lubię. Jest taka przewiewna, bardzo wygodna, ale obawiam się, że będzie mi w niej gorąco, bo na zewnątrz jest naprawdę cieplutko. Przy okazji, bo już goście poszli, dziewczynki pojechały, już ich rodzice odebrali, pokażę Wam jeszcze raz frezję. Już zebrałam dwa bukiety i wciąż są nowe kwiaty. I to ile? Zobaczcie tutaj, ile ich jest. Cudnie to wygląda. W tym roku mnie tutaj rozpieszczają frezje, ale nie tylko. Pokażę Wam coś jeszcze. Tadam! 2 lata jak dostałam dendrobium od znajomej i nigdy mi nie zakwitło. Wręcz przeciwnie, koleżanka, która pracuje w sklepie z kwiatami, powiedziała: wyrzuć, bo to już marnie wygląda, te liście takie opadają, nie wygląda to zbytnio ciekawie. I kiedy to powiedziała, to nie wiem, czy kwiat się wystraszył i zakwitł. Po prostu kwiaty i są cudowne, takie duże, dorodne i jest tego mnóstwo. Także będziemy się tutaj też cieszyć, myślę, długim kwitnięciem, bo zazwyczaj to długo trwa. Muszę w tym roku też przesadzić
strelicję, bo już ma za mały wazon. I tutaj też, no w zaledwie parę dni, dzisiaj pierwsze kwiatuszki, też frezja, pięknie kwitnie. I zobaczcie, uwaga na dezę, zaledwie tydzień, zobaczcie jak powiększyła swoją objętość, zaczęła pięknie puszczać liście i tutaj mi ładnie ozdobiła. No wygląda to super. Będę musiała ją podpiąć, bo widzę, że już sięga ziemi i nie będzie to wyglądało ciekawie na ziemi, ale wygląda ciekawie, prawda? Super. Gabriele robi lekcję. Anastazja pokaże nam prezenty, które dostała. Po pierwsze czapka. Fajna. Kwiatlino. To są anche papà che marca è, me l'ha regalato per l'ingresso, tu sa che c'è il tuo tempo il cappellino. Anna. E mi fa, se non ci sei ingresso e non usi questo cappellino ti picchio. Anna. Sta bene a Gabriele? Jemu fajnie wygląda. Dai Gabriele, dai. Aspetta, voglio provarlo. Dai, dobra, zostaw mu. Pokaż dalej. Zostałaś. No. Poi, le brush pen. No! D'Agata, perché ultimamente mi sono finite, mi si sono scaricate le altre, la chiedevo a lei e quindi me le regalate. Tutto il set delle brush pen. Poi Viola insieme al cappellino mi ha pure regalato il gloss. Questo qua, che è così. Questo qua piace molto alla mamma perché... Oh, bardzo ładny. È bellissimo. Schicco. No? Sono andati molto di moda, cioè vanno molto di moda adesso. Bardzo ładny, fajny color. Giorgio, questo braccialettino qua. Oh, sliccio. Perché mi ha detto che quando l'ha vista faceva casino. C'erano i brillantini ed era d'argento. Cioè, wszystko to, co lubi Anastasia, dokładnie. I Lego od Iwonki, naszej mojej przyjaciółki. Anastazja dostała Lego Wild Flower Bouquet. Ed è bellissimo perché è l'amore della mia vita. Cioè Anastazia chciała właśnie z Lego. Sì, taką... è da un po' che le volevo. Wczoraj miała imprezkę Anastazja, była na pizzy z koleżankami sama i właśnie to są prezenty. Czapka mi się podoba. Czerwony to nie jest mój kolor, ale czapka perché fajna. Mi detto che era indecisa se prenderlo nero o blu. Però mi fa che io indosso sempre quei colori, quindi mi metto per una volta te lo regalo di un colore, che così finalmente metti un colore. Bardzo tanto fine. Tu ti vesti sempre di nero, quindi aggiungi quel tuo colore. Super. No, dobra. Zaraz się będziecie przebierać i lecimy. Anastazja skończy swój bukiet no, i... No, 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 a daj spróbować ton błyszczyk. Spróbujmy go sobie. Co prawda nie jestem jeszcze pomalowana, ale jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na ustach. O! Fajne, fajne uczucie. Co prawda jest trochę lepki, ale 11 odcień, gdyby kogoś interesowało. Fajny, podoba mi się. Teraz się może jeszcze malnę na szybko, żeby się jakoś prezentować. Qui? Eccolo, quello torredo. You doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Trust the right, don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Dojechaliśmy wreszcie do Mediolanu. Zaparkowaliśmy tym razem w samym centrum i idziemy na piechotkę. Najpierw musimy znaleźć sklep Foot Locker, bo Anastazja chce buty. Buty, które już jej obiecałam od dłuższego czasu, ale u nas jakoś nie możemy ich znaleźć. Online też nie są dostępne, także mam nadzieję, że uda nam się je kupić tutaj. Spacerujemy sobie, a później o 5.30 mamy już zarezerwowany, bo idziemy do Palazzo Reale zobaczyć wystawę impresjonistów. Obrazy przyjechały z Paryża, z Muzeum d'Orsay. Dlaczego?
dlatego taka duża kolejka. I podobno jest tutaj piosenkarz Michele Bravi. Nie znam osobiście, ale podejrzewam, że to taki piosenkarz dla młodzieży, bo jest bardzo dużo młodych osób, które chcą wejść do środka. Kiedy jest tyle ludzi w Mediolanie, to aż ciężko jest przejść, niestety. Bo myślałam, że widząc, że jest bardzo ciepło dzisiaj, to w Mediolanie będzie mniej ludzi, bo wszyscy wyjeżdżają z Mediolanu, ale się myliłam. No cóż. Jak już jesteśmy w Mediolanie, to oczywiście musimy wejść do Luini i po raz pierwszy zdarzyło mi się, że Luini jest zamknięty. O co tu chodzi? No, powinno być od 10 do 20. Dlaczego jest zamknięty? To te buty Anastazja bardzo by chciała. To jest drugi foodlocker, do którego wchodzimy. Online nie są dostępne. W poprzednim sklepie nie były dostępne. Zobaczymy, czy tutaj nam się uda. Mi się podobają i zielone, ale Anastazji nie. Czyła turbo. Co prawda szarych nie ma, tak jak myślałyśmy. Szarych nie ma, numer 38 niedostępny, ale są beżowe, więc może nam się uda wreszcie je kupić. Mi się podobają i takie, trochę wyższe, są super. Wydaje mi się, że będą też bardzo, bardzo wygodne. Bellissime. Fatto? Vamos. 38, giusto? Pokaż. Wreszcie udało się. Co prawda nie kolor, który chciała od samego początku, ale na koniec też jest piękny, nie? Kremowe z czarnymi paskami. Także zakupy zrobione. Buty są. Teraz idziemy do chłopców, bo nas czekają na zewnątrz. Bardzo dużo ludzi i jest godzina prawie 17, już dochodzi 17 i my widzieliśmy ludzi, którzy zamawiali sobie cappuccino. Pamiętajcie, że od razu widać, że to jest turysta, bo we Włoszech żaden Włoch po godzinie 11 nie zamówi wam cappuccino. Anastazja zobaczyła na stoliku cappuccino, mówi: o tej godzinie? Bo tak, to jest kolejka osób, które nie zarezerwowały biletów, a to kolejka, która zarezerwowała bilety, więc praktycznie jest taka sama. Nie opłacało się rezerwować biletów online.
wyszliśmy z wystawy. Było cudnie. Fajnie, że już w cenie był auricolare, czyli mogliśmy posłuchać troszkę o obrazach. Wiadomo, że człowiek jeśli wie, co ogląda, to też więcej rozumie. Anastazja teraz w szkole przerabia właśnie ten okres impresjonistów, dlatego bardzo chciała tutaj przyjść to zobaczyć. Dlatego ją zabraliśmy. Gabriele mimo wszystko zawsze mnie bardzo zaskakuje, bo niby jest mały, ma 10 lat, ale też jak byliśmy w Paryżu, w Louvre, też się bardzo cieszył, doceniał obrazy, które oglądał chętnie. Byliśmy tam kilka godzin, nie narzekał, nie nudził się, więc myślę, że właśnie zabieranie dzieci do takich miejsc to taki fajny moment, żeby z nimi spędzić i nauczymy ich takiej wrażliwości na sztukę. Także bardzo polecam, jeśli będziecie mieli okazję być w Mediolanie, to jeszcze przez kilka tygodni będzie ta wystawa. No, my planujemy, żeby się wybrać do Paryża, by wrócić do Paryża. Wyszliśmy z Palazzo Reale i nie wiem, co się dzieje, ale jest tutaj wystawa łazienek Grohe. Także fajnie jest się zainspirować. Zobaczcie, tamten prysznic. Czy wy to widzicie? Niesamowite. Chciałabym się tam wykąpać. W tamtym miejscu, pod tym prysznicem, ale jeszcze lepszy jest tamten, bo tam z tyłu, nie wiem czy to widzicie, jest spada woda, super to wygląda, no takie, najpiękniejsze są na pewno kwiaty, to jest coś, co podoba mi się najbardziej, cudny jest ten kwiat. A tutaj mamy wystawę, którą też chciałam zobaczyć, ale niestety nie było miejsc na ten weekend. Dal Cuore Alemani, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana pokazuje właśnie, jak od jego serca do rąk powstały kolekcje, projekty najważniejsze. To też jest coś warte zobaczenia. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do Mediolanu i zobaczyć i tą wystawę, bo na pewno warto. Jest super. Czy wy to widzicie? No, gdybym mogła zabrać cokolwiek do domu, tak mąż zapytał, którą łazienkę bym wybrała, to nie wybrałabym łazienki, tylko ten kwiat. No, jest cudowny. Nie mam za bardzo nawet miejsca w salonie na taki duży, ale jest cudowny. A tamta jeszcze ładniejsza. I to tyle na dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że ten szybki vlog, wypad do Mediolanu wam się podobał. Dajcie oczywiście znać. My wracamy bogatsi do domu. Zmęczeni, ale bogatsi. Było naprawdę bardzo gorąco i strasznie dużo ludzi. Ale było warto przyjechać. Nie?